Witam, drogi Czarku. Nie wiem, gdzie przeszła ta korespondencja, ale wiesz, no po prostu to jest automat. Automat rozsyła i to, co wpisałeś, tak odpowiada. Ale ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Moderacja, no to jest kwestia taka, że ja muszę zatwierdzić i mam, wiesz, no nie wszystko chcę zatwierdzać. Niektóre rzeczy na przykład, jeżeli powtarzasz, no po co? A one są, no gdzieś giną. Ale nie wiem, co napisałeś. Nieważne. Odpowiadam ci teraz tak. Czy Feniks? Feniksem to są największe skorpiony. To te skorpiony, które oddają siebie w imię wspaniałych idei. I dają swoje życie. Oddają się pracy charytatywnej. Oczywiście, że tak, że no, Maria Curie Skłodowska i... Ale wiesz co, trzeba by mocno analizować, czy... Teraz tak, czy ty chcesz być tym Feniksem? Czy orłem, bo jeszcze przecież jest orzeł piętro niżej. Wiesz, to jest jak chcesz swoje życie umieścić, wyeksponować, czy też stworzyć, czy działać. Jak to ty prowadzisz siebie? Pamiętaj o tym, że im więcej osobom pomożesz, im więcej osób nie uratujesz, bo to nie chodzi o to. To nie jest po to, żeby dać wędkę. To jest po to, żeby zaprowadzić na to jezioro i nauczyć łowić. To jest najważniejsze. A wiesz, a jeżeli ty nauczysz łowić i te osoby powiesz im, że są wpływ księżyca, że wtedy ryba bierze, a wtedy nie bierze, i nauczysz nawet karmić, czy nauczysz tej gospodarki całej. To jest dopiero zwycięstwo. I wiesz, to jest trudna droga. Szalenie trudna. Jesteś szalenie młodym człowiekiem i pamiętaj o tym, że wszystko przed tobą jest. I oczywiście, że możesz. Jeżeli masz tego tylko świadomość, już jesteś orłem. Jeżeli teraz to wykonasz, stajesz się Feniksem. Ale pamiętaj o tym, że jeszcze jest legenda i kara, która jednak wznosi, ale ten wosk nie wytrzymał, stopił się. I on spadł. I nigdy to nie zaistniało. Pamiętaj o tym, że każde działanie, które tutaj nawet opisałeś, że przez zniszczenie, no, skorpion musi pamiętać o tym. I przede wszystkim pamiętaj jeszcze o jednym, żeby nie niszczyć siebie. Żeby się nie zagryzać, że ty nie możesz się wznieść. Bo nie zawsze można się wznieść samemu. A większość skorpionów ulega destrukcji, samodestrukcji, kamikadze. To jest najbardziej niebezpieczna cecha twojego znaku. Cezary jest wspaniałym człowiekiem i naprawdę wiem, a przecież zawsze, zawsze, zawsze tu się możesz zapytać i zawsze możemy się gdzieś w przestrzeni spotkać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jesteś młodym człowiekiem, a dla mnie ci młodzi ludzie są najważniejsi, bo wy jesteście kwiatem tego społeczeństwa. I jesteście tym, co się nazywa początkiem. I nie ma nic ważniejszego. Do zobaczenia.